Do tej pory przedstawiciele spółki zapraszani byli na forum gospodarcze przez Urząd Miasta Racibórz. Teraz to Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna rozpoczęła cykl spotkań. I dzisiaj w naszym mieście odbyło się drugie z nich, a dotyczyło one m.in. nowych zasad funkcjonowania strefy. Wczoraj do Jastrzębia-Zdroju, dziś do hotelu Racibór. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprosiła samorządowców, potencjalnych inwestorów, a także wszelkie instytucje otoczenia biznesu na konferencję Biznes bez granic. Chcemy pokazać trochę nowych elementów, którymi w ogóle się strefa zajęła. A więc od klastra automotive, a więc od edukacji, od dualnego szkolnictwa, od szkolnictwa zawodowego, co do którego musimy wchodzić. Chcemy, bo mamy takie sygnały od naszych inwestorów. I to wszystko ma jak gdyby dać lepiej przygotowanego pracownika dla przyszłych firm. I firmy tu są bardzo otwarte na współpracę. Ewolucja katowickiej strefy i nowe obszary jej działalności to jeden z trzech podjętych dzisiaj tematów. Głównym blokiem sympozjum, który poprzedził wystąpienie przedstawiciela firmy Randstad dotyczącego atrakcyjnego pracodawcy, były nowe zasady jej funkcjonowania. Wiemy, że dotychczas potencjalny inwestor, żeby móc uzyskać pomoc publiczną, musiał wybrać lokalizacje, które mogliśmy mu wskazać, a więc te, które były w rozporządzeniu Rady Ministrów. Dzisiaj może powiedzieć, mam lokalizację i proszę sprawdzić, czy mnie się ta pomoc publiczna będzie mogła należeć. Nasz klient w finale tak naprawdę składa tak zwany wniosek o udzielenie tej pomocy i my mamy te klasyczne 30 dni, żeby taką decyzję o wsparciu mu wydać bądź odmówić, bo to oczywiście nie jest tak, że mechanizm jest dla każdego na pewno. My będziemy starali się przekonać, że przyjdź, porozmawiaj, zobacz, jakie parametry w szczegółach rzeczywiście decydują o tym, czy można ci tę pomoc udzielić, bo taka procedura przynajmniej na wstępie nic nie kosztuje, a ty będziesz miał wiedzę. Urząd Miasta na konferencji reprezentował m.in. wiceprezydent Michał Fita, który jako przedstawiciel nowej władzy Raciborza wyraził gotowość do dalszych w tym zakresie działań. Trend biznesowy został pewien wytyczony. Życzyłbym sobie tylko i wyłącznie dobrej współpracy nadal. Myślę, że na pewno jest już grupa urzędników, która tę świadomość też uzyskała, że to trzeba, że warto, bo biznes to jest mieć, a potem rozdawać. No, jak mam podatki, to prawda, pomysłodawców na wydawanie pieniędzy z budżetu jest zawsze o wiele więcej niż tych, jak te przychody zwiększać. W związku z czym ja tu zakładam naturalną ciągłość. Oczywiście nowi władarze mają prawo wnosić swoje korekty. My tu jesteśmy elastyczni, od choćby nowa ustawa, więc też ona nam każe trochę inaczej na to spojrzeć. Być może jest to właśnie ten dobry moment, żeby dalej te elementy współpracy kontynuować. Nowa ustawa, nowe możliwości, ale jedno niezmienne. Niezmienne jest to, że jesteśmy otwarci na przedsiębiorczość, otwarcie na inwestorów i dołożymy wszelkich starań, żeby potencjał Raciborza, jaki jest ulokowany blisko granicy z Czechami, żeby wykorzystać jak najlepiej. Jak zaznaczył wiceprezes KSSE, dzisiejsza wizyta w Raciborzu to oprócz rozmowy z miastem również spotkanie z władzami powiatu i próba zachęty wójtów do odważnych decyzji inwestycyjnych na swoim terenie.